Za nami przedostatnia kolejka, a my nadal niewiele wiemy. Znamy już co prawda Spadkowicza z Fortuna pierwszej ligi, ale w kontekście awansu do PKO Ekstraklasy wciąż wiele może się wydarzyć. Zapraszamy na nasz magazyn, w którym zobaczycie wszystkie najważniejsze wydarzenia 33. kolejki. Najpierw jednak rozkład weekendowego grania. Szczególnie interesująco zapowiadał się ciąg dalszy wyścigu o awans do PKO Ekstraklasy, a główne wydarzenia w tym kontekście miały rozegrać się w Łodzi, w Gdyni oraz w Opolu. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Kielc. Tutaj na otwarcie przedostatniej serii gier Korona mierzyła się z Widzewem Łódź. Pierwsza ofensywna akcja gości w 9 minucie. Po centrze w pole karne blisko szczęścia był Czubak, ale piłka po jego główce trafiła w słupek. Korona nie chciała pozostać dłużna i w kolejnych fragmentach zintensyfikowała swoje ataki. Najpierw przed upływem pół godziny niewiele pomylił się Szpakowski, a chwilę później strzał Łukowskiego po rykoszecie również poszybował obok słupka. Kolejna akcja Kielczan w 42 minucie. Przyniósł efekt ten pressing. Po dobrym odbiorze Jacek Kiełb został w polu karnym zahaczony przez Stępińskiego, za co arbiter podyktował rzut karny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Jacek Podgórski i bardzo pewnym, mocnym strzałem otworzył wynik rywalizacji. 1-0 dla Korony, ale Widzew z ostatniego wyjazdu w sezonie nie zamierzał wracać bez punktów. 6 minut po wznowieniu gry przed doskonałą szansą stanął Tomczyk, ale w sytuacji sam na sam górą był Zapytowski. Patrzymy na kolejną próbę Łodzian. Tym razem uderzał Samiec Stalar, ale jemu też zabrakło nieco precyzji. Coraz mniej czasu do końcowego gwizdka. Widzew nie rezygnuje z walki o punkt. To 86. minuta, gdy ładnie z piłką przydziera się debiutujący w łódzkim zespole Jakub Kmita. Dogranie, a w polu karnym skutecznym strzałem popisuje się Karol Czubak. Widzew zdołał więc doprowadzić do remisu, a więcej goli w tym spotkaniu już nie padło. Na inaugurację kolejki obejrzeliśmy więc podział punktów. Mecz w Kielcach to była jednak tylko przystawka do głównego dania piątku. ŁKS Łódź już bez Ireneusza Mamrota na trenerskiej ławce podejmował chcący przypieczętować swój awans bruk bez Termalikę Nieciecza. Jako pierwsi zaatakowali gospodarze. Rywala dobrze zwiódł Trąbka, uderzył, ale świetną paradą popisał się Loska. Golkiper Brukbetu w pierwszej połowie miał sporo pracy. Tutaj akurat bez problemu poradził sobie ze strzałem Domingueza. To z kolei 39. minuta, gdy z bocznego sektora świetnie dogrywał Dankowski i tym razem Michał Trąbka już się nie pomylił i dopełnił w zasadzie formalności. Patrzymy na to trafienie raz jeszcze. Nie miał czasu na reakcję Loska i w tym przypadku nie uratował już swojej drużyny przed utratą gola. Do przerwy więc ŁKS na prowadzeniu, za to na początku drugiej części Słoniki mają rzut wolny. Sztefanik dośrodkowuje, z czego skutecznie korzysta, zamykając akcję na dalszym słupku Mateusz Grzybek. Czwarty gol w tym sezonie Grzybka, choć pierwszy zdobyty wcześniej niż w czasie doliczonym. Goście 4 minuty po przerwie wyrównują, ale w kolejnych fragmentach znów groźniejszy był ŁKS. Najbliżej szczęścia Pirulo, ale z jego strzałem przy odrobinie szczęścia poradził sobie Loska. Największe emocje nadeszły jednak dopiero w ostatnim kwadransie. To 81. minuta, kolejna centra Dankowskiego i kolejny skuteczny strzał Michała Trąbki. ŁKS ponownie jest na prowadzeniu. Tym razem Szczupakiem zamknął tę akcję zawodnik Łodzian. Dublet Trąbki, a po tej bramce ogromna radość w szeregach gospodarzy. Emocji w końcówce jednak nie zabraknie, bo teraz to goście szukają swojej bramki. W 89. minucie z piłką w 16 wpada Wasilewski, a arbiter po chwili dyktuje rzut karny. Złapany tam przez Dankowskiego Wasilewski. Będzie więc dogodna szansa do wyrównania. Do jedenastki podchodzi Piotr Wlazło i uderza bardzo pewnie. W tym momencie Brukbet jest w ekstraklasie. Duży spokój zachował kapitan gości. Wielka radość Termaliki, no bo ten jeden punkt mógł zapewnić im miejsce w PKO Ekstraklasie już w piątek. W doliczonym czasie jeszcze próbują plany świętowania pokrzyżować piłkarzy z Łodzi. Patrzymy, to już 98. minuta. Dośrodkowuje w pole karne Srnić, skacze tam Carlos Moros i jest faulowany. Drugi rzut karny w tym meczu, tym razem dla ŁKS-u. Faulował w tej sytuacji Wiktor Biedrzycki, no a w 99. minucie przed świetną okazją stanie Łukasz Sekulski. Zobaczmy, Sekulski świetnie to uderzył i nie sięgnął piłki Tomasz Loska. To było ostatnie kopnięcie w tym meczu, także świętowanie w szeregach Brukbetu trzeba będzie jeszcze odłożyć. Po końcowym gwizdku jeszcze nerwy udzieliły się piłkarzom obu zespołów, no ale najważniejszy jest wynik tego spotkania, a ten sprawia, że Termalika do ostatniej kolejki będzie musiała martwić się o losy awansu. A żeby napięcie nie malało, sobotnie granie zaczęliśmy od kolejnego meczu z udziałem kandydatów do awansu. Arka Gdynia mierzyła się z Radomiakiem Radą, który miał chrapkę na to, by wskoczyć na fotel lidera. Początek jednak groźniejszy w wykonaniu gospodarzy. Widzimy ten mocny strzał Dei i fantastyczną paradą popisał się Mateusz Kochalski. Chwilę później raz jeszcze zmuszony do trudnej interwencji Kochalski, tym razem zatrzymał instynktownie Wolsztyńskiego.
Brawa dla młodego bramkarza Radomiaka, a teraz patrzymy na odpowiedź gości. Rzut rożny. Po centrze kiksuje Artur Siemaszko i było bardzo blisko samobuja. Piłka odbiła się od słupka bramki Kajzera. Następna próba przyjezdnych w 35 minucie. Z futbolówką przydziera się Kaput. Defensywa Arki nie potrafi oddalić zagrożenia, z czego korzysta, decydując się na strzał Damian Gąska i Radomiak obejmuje prowadzenie. Widzimy raz jeszcze to bardzo mocne uderzenie. Blisko skutecznej interwencji był Kajzer, ale nie zdołał skutecznie sparować piłki. 1-0 dla Radomiaka, a na początku drugiej części do gry chce wrócić Arka. Letniowski zagrywa do Siemaszki. Strzał z dosyć trudnej pozycji, ale tym razem na drodze do celu stanął słupek. Konkretniejszy w sobotnie popołudnie był Radomiak. W 69 minucie Kozak prostopadle zagrywa do Karola Angielskiego, a ten zdołał umieścić piłkę w siatce. Radomiak już tego zwycięstwa nie wypuści. Strzał w bliższy róg bramki strzeżonej przez Kajzera. Zaskoczony golkiper Gdynian. No a dla Angielskiego to 13 trafienie w sezonie. Być może najważniejsze. Podobieczni Dariusza Marca do samego końca nie zamierzali się poddawać. Tutaj po podaniu Rosołka uderzał Aleman, ale znów obity został słupek bramki Kochalskiego. Radomiak w Gdyni zgarnia więc niezwykle istotne 3 punkty, dzięki którym, biorąc pod uwagę porażkę Termaliki, podobieczni Dariusza Banasika zostają na ostatniej prostej sezonu nowym liderem Fortuna pierwszej ligi. Z Gdyni wędrujemy do Bełchatowa. Miejscowy GKS w meczu ostatniej szansy w kontekście walki o utrzymanie podejmował GKS Jastrzębie. Spotkanie z Animuszem zaczynają grający z nożem na gardle gospodarze. Już po upływie kilkudziesięciu sekund groźny strzał oddał Grzelak, a kilkanaście minut później niebezpiecznie zrobiło się po rzucie wolnym wykonywanym przez Magierę. Podobny obrazek oglądamy też na 5 minut przed przerwą. Kolejne dośrodkowanie stojącej piłki Magiery i niewiele chybił Bartków. Do przerwy bez goli, a w drugiej odsłonie do głosu doszli przyjezdni. Najpierw milimetry od celu był Apolinarski, który obił obramowanie bramki. W końcu w 62 minucie dobrze przedziera się Apolinarski. Mocne dogranie, a w polu karnym świetnie odnalazł się Jakub Niewiadomski. Pierwsze trafienie młodzieżowca dla GKS-u Jastrzębie, ale może okazać się ono bardzo cenne. Bełchatowianie angażowali jednak coraz większe siły w ofensywę. Na mniej niż kwadrans przed końcem nieźle uderzał Flaszka, ale co z tego, skoro wciąż jest 0-1. Przyjezdni natomiast korzystali z wolnej przestrzeni, kontrując. W 81 minucie miękkie dogranie Ferugi na głowę Farida Aliego, a Ukrainiec podwyższa prowadzenie swojej drużyny i w pewnym sensie gasi już nadzieję gospodarzy. Zawodnicy z Jastrzębia mogli jeszcze przypieczętować triumf, ale po tym strzale Szczepana świetnie interweniował Niżnik. Tak czy inaczej wygrywają w tym meczu goście, co oznacza, że GKS Bełchatów spada tym samym do e-winner drugiej ligi. Równolegle rozpoczęło się starcie Resowi, która przed pierwszym wiskiem nie mogła być jeszcze pewna utrzymania, z Chrobrym Głogów. W pierwszym kwadransie w natarciu goście, którzy do końca sezonu muszą radzić sobie bez zawieszonego trenera Iwana Dziurdziewicza. Widzimy strzał Cimana, który ostatecznie został wybroniony przez bramkarza do spółki z Adamskim. Resowia do ofensywy ruszyła w 16 minucie. Piłkę otrzymuje Bartosz Jaroch, który precyzyjnym uderzeniem daje prowadzenie gospodarzom. Kolejne trafienie ściągniętego zimą spod Beskidzia zawodnika, podczas gdy Chrobry wyrównania szukał głównie po stałych fragmentach. Konkretnie dwukrotnie po centrach Machaja próbował Prażnowski. Najpierw przed przerwą główkował ponad poprzeczką, a już po zmianie stron jego uderzenie świetnie wybronił Łakota. W 57 minucie nadarzyła się natomiast okazja z gry. Zza pola karnego uderzył Mandrysz i naprawdę niewiele pomylił się zawodnik z Głogowa. Raz po raz odgryzała się także Resowia. W 72 minucie szybki wypad Rzeszowian strzałem kończy Hebel, ale na wysokości zadania stanął Leszczyński. Chrobry mógł wyrównać jeszcze w czasie doliczonym, ale w ostatniej próbie tylko w boczną siatkę trafił Damian Kowalczyk. Resowia przypieczętowała więc pozostanie w Fortuna pierwszej lidze zwycięstwem, natomiast Chrobry przegrywa po raz drugi z rzędu. W ostatniej z sobotnich gier Stomil na własnym obiekcie podejmował Miedź. Legniczanie walczą o awans do czołowej szóstki i po ostatniej wygranej nad ŁKS-em nie zamierzali zwalniać tempa. W początkowych fragmentach przewagę optyczną miała Miedź, ale nie potrafiła przekuć tego w okazje bramkowe, a czujnie grali defensorzy Stomilu. Tuż przed upływem pół godziny zaatakowali gospodarze. Piłka trafia pod nogi Kokiego Hinokio, Japończyk uderza i futbolówka dosyć szczęśliwie ląduje w siatce. Po golu Hinokio Stomil niespodziewanie na prowadzeniu, ale Miedź rusza z szybką odpowiedzią. 4 minuty później sprzed pola karnego strzela Nemanja Mijuszkowicz i w Olsztynie mamy błyskawiczne wyrównanie. W kontekście gry o baraże dla Miedzi w tym meczu liczą się jednak tylko 3 punkty, więc w drugiej połowie oglądamy ofensywę podopiecznych Jarosława Skrobacza. Najpierw ze strzałem Garucha poradził sobie Leszczyński, a następnie równie dobrze spisał się golkiper gospodarzy po uderzeniu Tupaja. Piłkarze z Legnicy nie zrażają się jednak i nie zwalniają tempa. W 65 minucie kolejna okazja. Znów przed szansą stanął Garuch, ale ponownie górą był Leszczyński, z kolei dobitka Romana ponad poprzeczką. Swoje szanse mieli też zawodnicy Stomilu. Ładnie z piłką przedarł się Van Hufel, jednak Holender strzelił niecelnie.
Ostatnie słowo mogło należeć do autora gola wyrównującego, ale na 120 sekund przed końcem podstawowego czasu znów doskonale między słupkami wyciągnął się Leszczyński. W Olsztynie więc podział punktów, który z niedosytem pozostawia przede wszystkim Miedź. W niedzielę zostały rozegrane 3 pozostałe mecze. W Sosnowcu Zagłębie mierzyło się z szukającym przełamania Górnikiem Łęczna. Podopieczni Kamila Kieresia z pierwszą próbą już w 6 minucie. Z rzutu rożnego centruje Leandro, a skuteczną główką popisuje się Tomasz Midzierski. Mecz układa się więc w wymarzony sposób dla gości. Przyjezdni mogli pójść nawet za ciosem, ale widzimy jak nad poprzeczką w niezłej sytuacji przeniósł piłkę Banaszak. Po upływie pół godziny do ofensywy ruszają sosnowiczanie. Po rzucie rożnym główkował Duriszka, ale na drodze do szczęścia stanął słupek. Chwilę później kolejna próba Zagłębia. W pole karne wpada Misiak i jego nieprzepisowo zatrzymuje Kukułowicz, a arbiter dyktuje za to rzut karny. Jedenastkę wykonuje Szymon Sobczak, ale świetnie wyczuł jego intencje Maciej Gostomski i uratował swoją drużynę przed utratą gola. Mimo tego w drugiej połowie gospodarze nie rezygnowali z poszukiwań wyrównującej bramki. Najlepszą okazję ku temu miał Gregorio, ale znów zabrakło milimetrów. Piłka odbiła się od słupka. Szansę na podwyższenie wyniku miał także Górnik. Patrzymy na tę próbę Śpiączki, który przegrał jednak pojedynek ze Stępniowskim. Górnik ostatecznie pokonuje Zagłębie 1-0 i zgarnia niezwykle cenne. Pierwsze od 1 kwietnia 3 punkty. A trzeci, bardzo istotny dla losów awansu mecz, to starcie w Opolu. Licząca na sprawienie niespodzianki i awans do czołowej szóstki Odra grała z walczącym o miejsce w pierwszej dwójce GKS-em Tychy. Obie drużyny od pierwszej minuty grały ofensywnie. Po strzale Macieja Wróbla musiał interweniować Jałocha, natomiast nieco później minimalnie chybił Żytek. W 36 minucie ruszają Tyszanie. Świetnie piłkę wrzuca Mańka, a skutecznym strzałem głową popisuje się Sebastian Steblecki. Jest 1-0 dla gości. Doskonałe to dośrodkowanie i bardzo dobre ofensywne wejście Stebleckiego, dzięki czemu GKS zdobywa bramkę. Odpowiedź Odry nastąpiła natomiast już 5 minut później. Indywidualnie przeziera się Kacper Tabiś, strzelenie piłki i po chwili ta ląduje w siatce. Widzimy raz jeszcze, jak futbolówka odbiła się od Bartosza Szeligi i zaskoczyła Jałochę. Samobójczy gol na koncie tego pierwszego, no i bardzo szybko robi się remis. To już fragmenty drugiej połowy, na zegarze 60 minuta. Zobaczmy, świetną okazję ma Biel, dobrze broni Sapielak, ale na dobitkę Jakuba Piątka młody golkiper nie mógł już nic poradzić. Ponownie prowadzą goście. Bardzo przytomne zachowanie Piątka i Tyszanie znów są bliżej zainkasowania bardzo ważnych punktów. Po tym golu mecz jeszcze bardziej się otworzył. Kilka chwil później szybki wypad gospodarzy, ale ze strzałem Piecha poradził sobie Jałocha. Kolejnych szans szukają również podopieczni Artura Derbina. W 69 minucie dobra akcja i wrzutka Kargulewicza, z czego skutecznie korzysta Bartosz Biel. Ogromna radość gości, którzy mają już 2 bramki przewagi. Oglądamy jeszcze raz tę skuteczną główkę Biela, ale to nie był jeszcze koniec popisów piłkarzy z Tychów. W 88 minucie fantastyczna indywidualna szarża Kamila Kargulewicza, która ostatecznie dobija Odrę. Gol numer 4 dla gości. Młodzieżowiec wprowadzony z ławki, po tej akcji, którą oglądamy z przyjemnością raz jeszcze, do asysty dokłada bramkę, a GKS ma już 3 punkty w garści. W doliczonym czasie jeszcze kropka nad i postawiona przez GKS, który udowodnił, że należy go traktować jako pretendenta do awansu. Wynik na 5-1 ustalił Maciej Mańka, pieczętując ten triumf zespołu z Tychów. Efektowna wygrana GKS-u sprawia, że ten zespół do ostatniej kolejki może myśleć o bezpośrednim awansie do PKO Ekstraklasy. A kolejkę zamknęliśmy w Nowym Sączu. W derbach małopolskich Sandecja rywalizowała z Puszczą Niepołomice. W pierwszej połowie niewiele działo się na murawie, a nieco groźniejsza była Sandecja. Najpierw po rzucie rożnym dobrze spisała się obrona Puszczy, a strzał Błanika okazał się niecelny. Następnie po kolejnym z kornerów niewiele pomylił się Hajda. W drugiej odsłonie nadal gra częściej toczy się pod polem karnym Puszczy. W 55 minucie czujność Kobylaka sprawdził Walski, a 10 minut później to samo chce zrobić Jan Kuźma. Uderzenie młodzieżowca okazuje się mocne i precyzyjne, dzięki czemu gospodarze obejmują prowadzenie. W kolejnych fragmentach podopieczni Dariusza Dudka szukali także szans po szybkich kontrach. Jedna z nich na 120 sekund przed końcem. Z piłką świetnie ruszył Maciej Małkowski, dobrym podaniem obsłużył Armanda Elle, a ten podwyższył rezultat na 2-0. W ostatnich sekundach jeszcze odpowiedź Puszczy. Po strzale zza pola karnego Szymona Kobusińskiego nie dał rady interweniować Tokarz, no a ten gol zmniejszył już tylko rozmiary porażki gości. 3 punkty zostały więc w Nowym Sączu. Tak wygląda komplet wyników z 33 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Najważniejsze rozstrzygnięcia w Łodzi, Gdyni i Opolu. W 2 z 3 przypadków faworyci zgarnęli pełną pulę. Przegrał natomiast Brookbet.
Rezultat meczu w Bełchatowie przesądził z kolei ostatecznie o spadku GKS-u. Nadal nie wiemy więc, kto uzyska bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Po porażce Termaliki liderem został Radomiak Radom, a szanse na awans po efektownym zwycięstwie w Opolu ma cały czas również GKS Tychy. Pewne jest, że dwie z tych ekip awansują już w niedzielę, natomiast trzecia będzie musiała zadowolić się barażami. Nie wiadomo też, kto będzie rywalem trzeciej drużyny tabeli, bo nadal Miedź Legnica może postarać się spłatać figla i na ostatniej prostej wskoczyć na szóste miejsce kosztem Górnika Łęczna. W dole tabeli poznaliśmy natomiast odpowiedź na najważniejsze pytanie. Z Fortuna pierwszą ligą żegna się GKS Bełchatów, a kamień z serca spadł kibicom w Jastrzębiu, Rzeszowie oraz Sosnowcu. W klasyfikacji strzelców emocji być już nie powinno. Na czele Roman Gergel, za którego plecami znajduje się Karol Angielski dzięki trafieniu w Gdyni. Na trzecim miejscu ex aequo Pirulo oraz Daniel Rumin. A za tydzień zakończymy zmagania w sezonie zasadniczym Fortuna pierwszej ligi. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w niedzielę od godziny 12:40, a oczy kibiców zwrócone będą głównie na Tychy, Nieciecze i Radom. Wszyscy trzej pretendenci do bezpośredniego awansu zagrają u siebie, kolejno z ŁKS-em, Stomilem oraz Koroną. O sytuacji w obozie kandydatów do awansu i o możliwych scenariuszach opowiemy szerzej w piątek, gdy przygotujemy dla naszych widzów ostatnią w tym sezonie zapowiedź weekendu w Fortuna pierwszej lidze. Zapraszamy więc już teraz, bo przed tak ekscytującym finiszem trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. Do usłyszenia!